Proszę nam powiedzieć, panie prezesie, w jakiej sytuacji jest w tym momencie branża eventowa? W trudnej. 18 miesięcy lockdownu, które uniemożliwiało działanie zarówno targom, kongresom, jak i eventom, odcisnęło się dużym piętnem na tej branży. Ponad 90% firm jest bardzo dotkniętych kryzysem. Mieli spadek przychodów w ilości 80-90%. 60 tysięcy osób odeszło z branży i nie wracają już do pracy w naszej branży. W związku z tym start jest trudny, aczkolwiek oczywiście wrzesień, październik napawa optymizmem, bo ludzie wrócili na targi, wrócili na konferencje, chcą się spotykać. To daje dużą nadzieję, chociaż oczywiście nadchodząca czwarta fala znowu powoduje, że jesteśmy trochę sytuacją zaniepokojeni. No ja właśnie chciałam powiedzieć, że te statystyki, które przychodzą do nas, docierają z Ministerstwa Zdrowia, raczej nie napawają optymizmem. Wobec tego, czy obawia się pan ponownego zamknięcia i my problemów jako branża, w branży? Jako branża jesteśmy zdecydowani na współpracę z rządem w zakresie wszelkich niezbędnych do wypełnienia obostrzeń, żeby branża mogła funkcjonować. Nadzieją jest szczepionka. Od wielu miesięcy apelujemy w branży, żeby się szczepić, bo to jest jedyna droga na to, żebyśmy się spokojnie mogli działać, branża mogła działać, ludzie mogli się spotykać i myślę, że niezbędne za jakiś moment będzie wprowadzenie paszportu covidowego na wstęp na wydarzenia konferencyjne i targowe. Paszport covidowy wbrew pozorom nie dyskryminuje nikogo, bo zaszczepieni oczywiście paszport będą mogli mieć, ale również ci niezaszczepieni mogą poddać się testowi i na dwa dni otrzymać paszport covidowy, który umożliwi im zwiedzanie wydarzeń, aktywne uczestnictwo. To jest jedyna nadzieja i rozsądne wyjście, żeby rynek targowy, eventowy się mógł rozwijać. To również jest oczekiwanie naszych zwiedzających z zagranicy. Ja jestem po wielu spotkaniach z kolegami z Niemiec, z Włoch, z Czech, Hiszpanii. Zwiedzający oczekuje bezpieczeństwa covidowego na wydarzeniach i jak najbardziej akceptuje paszport covidowy, w związku z tym to jest przyszłość branży. A proszę powiedzieć, dlaczego ta branża jest tak istotna? Jaka jest jej rola w kształtowaniu gospodarki? Tak naprawdę to na targach nawiązuje się kontakty biznesowe i podpisuje się kontrakty. To nie tylko targi w wymiarze polskim, ale również akcelerator eksportu. Takie branże jak meble, meblarska branża, która jest dzisiaj drugą największą branżą, która wpływa na polski eksport i na polskie PKB, czy branża automotive, czy inne branże, one są uzależnione od eksportu i to właśnie na targach w Polsce zwiedzający z zagranicy kontraktują nasze produkty. Bez tego polska gospodarka będzie rozwijać po prostu się wolniej, a inne gospodarki jak niemiecka, austriacka czy hiszpańska, oni doceniają rolę targów jako akceleratora eksportu i oni podczas COVID-u, podczas pandemii zapewniły bardzo duże pomoce dla tych branż. 600 milionów w Niemczech, 400 milionów we Włoszech, 300 milionów euro w Austrii po to, żeby branże trwały, bo one najszybciej pozwolą wyjść gospodarkom z kryzysu, bo pozwolą nawiązywać nowe kontrakty, nowe inspiracje, nowe przyjaźnie biznesowe. Targi mają też znaczenie w kształtowaniu miast. Oczywiście. Dzisiaj jest taka tendencja, że organizatorzy targów, tereny targowe otwierają się na miasta, bo oprócz sprawdzonego już wskaźnika, że jeden turysta biznesowy zostawia kilkakrotnie więcej pieniędzy w danym regionie niż turysta prywatny, to również złotówka wydana na targach to jest 6 zł w regionie. To też jest bardzo ważne, a dzisiaj to tereny targowe są nie tylko dla biznesu, naturalnie wszyscy organizatorzy, również targi poznańskie, otwieramy się na mieszkańców miast. To jest również miejsce spotkań rodzin, miejsce spotkań przyjaciół. My, podporządkowując się tej tendencji, otwieramy tereny targowe, budujemy specjalny plac eventowy, otwarty już dla mieszkańców. Tereny targowe nie będą ogrodzone płotem, będą jak park. Od godziny 6 rano do godziny 24 mieszkańcy będą tu mogli swobodnie wejść, skorzystać z miejsc spotkań, z miejsc edukacji, z restauracji, pójść na koncert, uczestniczyć w spotkaniu z ciekawymi ludźmi. To jest nowe otwarcie
targów i terenów targowych na lokalne społeczności. No i tego branży życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.